Robert Łubianka, informacje. Jest sobota, 23 marca. Witam i przepraszam. Zaczynamy od wydarzeń sportowych. Co prawda nasza reprezentacja przegrała z Ukrainą 1-3 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata, ale mamy dla Państwa też dobre wieści. Dzisiaj zakończył się Światowy Maraton Jazdy po rondzie Koomyja 2013, w którym zwyciężył nasz rodak Paweł Bulski z drużyny Renault. To już 7 impreza tego typu, ale po raz pierwszy organizowana jest na Ukrainie. Startowało w niej 38 ekip z całego świata i to właśnie Polak okazał się być najwytrwalszym. Paweł jechał 3 dni, 17 godzin i 24 minuty, ustanawiając tym samym rekord świata, który do tej pory należał do Francuza Jacques'a Lacircle. Regulamin tej konkurencji jest bardzo surowy, nie można zmieniać kierunku jazdy, można jedynie zatrzymać się, by zatankować lub wyrzucić pampersa. A na miejscu jest już nasz reporter Piotr Sokołowski, który opowie nam coś więcej o tym historycznym wydarzeniu. Halo Piotrze? Dokładnie tak jak mówisz, Robercie. Znajduję się w miejscu, gdzie dosłownie przed chwilą Paweł zakończył bicie swojego wielkiego rekordu. W tym właśnie oto bolidzie, którym jest najnowsze Renault Clio. Złośliwi twierdzą, że to właśnie dzięki tej maszynie nasz rodak zaszedł bardzo wysoko, ale my w to nie wierzymy. Rozmawiałem bowiem w trakcie maratonu z rodziną zawodnika, która powiedziała mi, że Paweł kręci nie od dzisiaj. Do tej pory kręcił już w pracy, w sądzie, a nawet w urzędzie skarbowym. Udało też się dowiedzieć, jak wygląda specjalny trening, który przygotowuje organizm do tak wielkich przeciążeń. Otóż odbywał się on w specjalnym ośrodku w Kołobrzegu, gdzie Paweł biegał dookoła latarni, kręcił się w nabeczce oraz przeszedł specjalną dietę kołową, która polega na tym, iż jesz w kółko to samo. Jak widzimy, nie tylko samochód czy wrodzone predyspozycje do kręcenia, ale również ciężki, morderczy trening pozwoli osiągnąć Pawłowi ten spektakularny sukces. A w moim kierunku już widzę, podąża Paweł. Pawełku, czy odpowiesz nam chociaż na jedno pytanie? Widzę, niestety Paweł teraz nie może odpowiedzieć na nasze pytania. Połączymy się z nim i porozmawiamy w następnym wejściu. W związku z tak wielkim sukcesem naszego rodaka przepytałem mieszkańców Kołomyi, co sądzą o jego zwycięstwie. Nie interesuje się sportem. To jest motoryzacja. Nie interesuje się. No właśnie, każdy sport jest, każde osiągnięcie jest fajne, jeżeli się zdobywa złoto. Strasznie się cieszę. Bardzo dobrze, że dostaliśmy ten medal. Jeżeli 10 lat na niego czekaliśmy, to może się nam należał w końcu. Bardzo, bardzo. To bardzo dobrze, gratuluję. Nie cieszy się pan? Oczywiście. Śledzi pan jego wyczyny? Tak, jak się nazywa? Paweł Bulski. O, no to super. Gratuluję, że jest Polakiem, super. Dla TGTV Piotr Sokołowski. Mówię jak było. Dziękuję Piotrze za tę obszerną relację. My wracamy do Polski, gdzie na jednym z podwarszawskich parkingów odbywały się dantejskie sceny. Ratunku! Przychodzi!